Mecz bardzo wyrównany, takiego należało się spodziewać. Dwa zespoły, które walczą o utrzymanie się w lidze. Myślę, że fajne widowisko dla kibiców. Dużo emocji, wygrał zespół mądrzejszy. Ja mam dość dużą pretensję do swoich zawodników, brak konsekwencji. Tego nie zabrakło drużynie gospodarzy i gratuluję zwycięstwa. Kiedy duch i serce jest silniejsze niż ciało, to ból wśród nieszczęść uczynił cię skałą. Tyle już przegrało, zabiła ich słabość. Ty wśród nich wyciągasz dłoń pod wygraną. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ja chyba nie będę oryginalny i tutaj Zbyszka słowa potwierdzę. Tutaj od bodajże dwóch, trzech lat te mecze wyglądają tak samo. Ostatnimi laty mamy tą możliwość jedną bramkę być z przodu, ale to rzeczywiście są dwa wyrównane zespoły i tutaj sam mecz przebiegał bardzo różnie. Raz my z przodu, raz oni i tutaj może zadecydowało to, że graliśmy u siebie i to, co Zbyszek powiedział, może w końcówce troszkę mądrzej. Także tyle. Słabości ciała w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Się wygrać, cieszymy się z tego. My popełnialiśmy błędy, oni popełniali błędy. My wyszliśmy z tego lepiej jedną bramką. Jest parę rzeczy, które mamy do poprawienia, ale są też plusy, tak, tego spotkania. Na pewno się cieszymy, bo to jest nasza pierwsza wygrana i jesteśmy z niej dumni, ale musimy jeszcze trochę popracować na treningu.